Ja nazywam się Kapelusznik, a to jest teoria o tym, że nami to prawdopodobnie córka Ima. Stali widzowie pewnie wiedzą, że nie lubię takich dużych, masywnych teorii, ponieważ bardzo rzadko one się sprawdzają. Jedną z niewielu takich teorii, która się toczyła latami i finalnie faktycznie się sprawdziła, to ta, w której Czarnobrody nigdy nie spał. Także nie spodziewajcie się więcej tego typu filmów. Może jeszcze jakiś w przyszłości, nigdy nie mówię nigdy, ale nie spodziewajcie się na pewno niczego takiego w najbliższym czasie. Nagrywam film o tej teorii z dwóch powodów. Po pierwsze, często wspominam o tej teorii na kanale w kontekście omówień różnej symboliki w One Piece. Oraz dlatego, że każdy, kto mnie w przyszłości zapyta, o co z tym chodzi, że nami to córka Imu czy coś takiego, to mogę go odesłać na spokojnie do tego filmu. Także bez dalszego przedłużania zaczynamy. Po pierwsze, to nie jest moja teoria. Przewijała się ona dosyć często w zagranicznym internecie, w wielu wariantach. Natomiast w polskiej części internetu praktycznie w ogóle jej nie spotkałem. I oczywiście ja też na koniec filmu przedstawię wam, co ja sam osobiście o niej myślę. Zatem o samym Imu nic nie wiemy, poza tym, że rządzi światowym rządem z ukrycia i prawdopodobnie jest nieśmiertelny. Ale czy aby na pewno sprawką tutaj jest owoc Ope-Openomi? Nie jest powiedziane przecież, że to jest jedyna droga, by zdobyć nieśmiertelność. Ale o tym później. Skoro Gorosei w swoich nazwach, takich jak Neptun czy Mars, odwołują się do rzymskich bogów, to w takim razie Imusama także może. I w pierwszej fazie filmu skupimy się dlaczego i do którego boga rzymskiego Imusama jest przypisany. I przyjmijmy teraz, że Imu to jednak kobieta, bo przypominam, że nadal nie znamy jego bądź jej płci. Także Imu może być inspirowany Juno albo Juno, czyli żoną Jupitera, nie mam pojęcia jak to się wymawia. W Google sprawdzałem to po włosku i po angielsku zupełnie inaczej, także pozwólcie, że będę wyrażał się Juno albo Juno, żeby była jasność. No i Juno, jako żona boga Jowisza, była opiekunką życia kobiet, w tym życia seksualnego oraz macierzyństwa. Również jest królową bogów, co pasuje do klęczących przed Imu Gorosei. I teraz ważnym faktem, który musimy zapamiętać, jest to, że Imu, idąc na spotkanie podczas Reverie, trzymał zdjęcie Vivi, gdzie Gorosei spytali go, jakie światło chce on wymazać z kart historii. A zapewne Imu chciałby wyeliminować Vivi ze względu na powiązania z Lili. I co warto odznaczyć jako inwersję, to to, że Vivi płynęła na statku, który kierował się w stronę światła, wedle jej słów. I także tak samo musimy zapamiętać to, że być może Imu oszukał resztę 20 rodzin królewskich, obiecując im wspólny sojusz oraz władzę bez króla przewodniego w postaci starożytnego królestwa. Oczywiście po jego upadku. Po czym, oczywiście to jest mój domysł wedle teorii, upozorował swoją śmierć, gdyż odnalazł sposób na nieśmiertelność i chciał rządzić światem z ukrycia, co odkryła Lili i odeszła od rodzin założycielskich światowego rządu. Dlatego Imu z czystej nienawiści do Lili chce wyeliminować Vivi. Wszystko się składa w całość. O czym już wspominałem kilka razy na kanale. Warto też przypomnieć, że w serii już raz mieliśmy wątek upozorowanej śmierci w postaci kapitana Kuro. I to dążenie do nieśmiertelności, raz jeszcze się powtórzę, będzie bardzo ważną częścią tej teorii. Dobra, skoro mamy te dwa fakty za sobą, więc możemy wrócić do Juno. I teraz występuje korelacja między Vivi i Juno, tak jak między Imem i Vivi. Przypomnijmy, że Juno jest opiekunką życia kobiet i macierzyństwa,
A żeby być matką, trzeba urodzić dziecko, tak? Najczęściej po ślubie czy coś takiego. A ojciec Vivi, król Kobra, naciskał i pytał Vivi o możliwe wnuki i za mąż pójście. Nawet na okładkach Vivi zachowywała się jak typowa żona w rozumieniu tradycyjnym. Więc idea ślubu jest czymś ważnym dla fabuły. Ponieważ jak sobie przypomnicie, Absalom próbował zmusić Nami do ślubu. Albo Vanderdecken Shirahoshi, lub Sanji oraz Pudding byli początkowo przymuszeni do własnego ślubu. No i w takich małżeństwach, no miłość nie jest zazwyczaj odwzajemniona. Więc widzimy, że koncept ślubu i Vivi jest ze sobą powiązany, co odwołuje się do Juno. Jednak najbardziej interesująca rzecz to ta, w której dziewczyna odrzucona przez Saya na rzecz Baby Five poszła szukać kandydatów do ślubu. I w historyjce okładkowej była ona sama na 5 potencjalnych kandydatów do za mąż pójścia. Lepszego przyrównania do Imu plus Gorosei nie ma. Drugim powiązaniem między Juno i Vivi jest zwierzęcie Puff. Puff był często przyrównywany do Vivi, między innymi dlatego, bo sama używała chociażby ataku pawiego ciosu. A Puff to także święte zwierzę bogini Juno. Reasumując, mamy powiązania na linii Vivi-Imu wynikające z fabuły, ale także na linii Vivi-Juno wynikające z symboliki. A teraz czas na dowody sugerujące, że Imu to Juno bez udziału Vivi. Zatem powiązaniem mogą być charakterystyczne oczy Ima, ponieważ są one bardzo wołowe, że ja to tak przetłumaczę, co oznacza bardzo okrągłe i wypukłe, jak właśnie u Ima. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to wedle słów Homera, on porównuje oczy Juno do wołowych oczu i także według niego są przedstawione jako okrąg, który uchwytuje jej piękność i patrzy z królewską objętością. Warto przypomnieć, że w serii już pojawiły się wołowe oczy, jak chociażby wtedy, gdy Rob Lucci próbował zabić iceberga i nosił byczą maskę. Więc tego typu oczy w naszej serii najpewniej symbolizują boskość i władzę. I ostatnim powiązaniem między Imem a Juno jest Egnida Juno, czyli tarcza. A jak wiemy, agenci Cypherpol reprezentują światowy rząd i są jego tarczą ochraniającą chociażby światową szlachtę. A istnieją również pośród Marines tak zwani Swordzi, czyli miecze, którzy mają wolną rękę w działaniu i rząd nie płynie, by ich ratować, jak wpadną w kłopoty. Więc, jak już sobie wyjaśniliśmy, czemu Juno to najpewniej nawiązanie do Imu i skąd to się wzięło, wróćmy do naszego nieśmiertelnego Ima i jego potencjalnej córki Nami. Zatem, wszystkie wymienione teraz imiona Robin, Nojiko, Tsuru, Hina, Toki, Kuina, Kiwi, Mozu nawiązują do ptaków. I wszystkie te osoby to kobiety. A jeśli pobawimy się w grę słowną, to zamiast Imu otrzymamy Emu, ptaka nielota, który jest przywiązany do ziemi. A pałac światowego rządu na Marijo nazywa się przecież Pangea, czyli jeden superkontynent. Zatem Imu symbolicznie nie może być wolny jak ptak i jest przywiązany do ziemi. Czyżby Marijo było swego rodzaju klatką dla Ima? Poza tym mieliśmy już ptasią klatkę w serii symbolizującą despotyczną władzę do Flamingo nad Dressrosą. I tak samo świat One Piece i jego mieszkańcy są w symbolicznej klatce światowego rządu. A przypomnijmy, Nami była uwięziona przez Arlonga. Niczym ptaszek w klatce. Dopiero Luffy, czyli Sangotnika, dający szczęście i uśmiech, uratował ją i dał wolność. I wracamy do Ima i może być on połączony z trzema ptakami. Czyli wcześniej wspomnianym Emu, to jest Ras, oraz Pawiem i Kukułką. Z Pawiem, ponieważ jest to zwierzę związane z Juno, jak już mówiłem wcześniej. Paw, tak samo jak mówiłem wcześniej, kojarzy się również z Vivi, a także Hiyori. Warto zauważyć tutaj pewną rzecz, jest coraz więcej powiązań między kobietami a Imu.
Warto też pamiętać, że Kozuki zamknęli Wano przed światem. Może właśnie Kozuki mogli być nawet 21 rodziną, ale nie dołączyli ostatecznie do sojuszu w przeszłości i uciekli, zamykając się w kraju Wano. Taka moja własna myśl czy anegdota. Natomiast jeśli chodzi o kukułkę, to są dwie zauważalne cechy dotyczące tego ptaka. Pierwszą, może nie cechą, ale rzecz bardzo charakterystyczną dla tego ptaka, którą dużo ludzi może kojarzyć, jest słynny zegar z kukułką, który zawsze bije punktualnie o godzinie 12. I w tej chwili wróćmy sobie do Alabasty, gdzie właśnie była bomba w wieży zegarowej. I tą bombę tuż przed wybuchem zabrał Pel. Tak, ptak przyleciał po bombę tuż przed wybuchem w kluczowym momencie fabularnym. Zatem zegar może być zwiastunem tego, że coś może się pojawić ponownie. W końcu codziennie wybija te same godziny. I w przypadku zegara z kukułką, jak wspomniałem wcześniej, zawsze bije punktualnie o 12. I skoro o tym mowa, to analizując okładkę z Arku Reverie, to trzymamy Luffy'ego, a wokół niego 12 okienek z postaciami, symbolizując 12 godzin na zegarze. Jest to jednocześnie Ark, w którym zadebiutował Imu Sama, czyli Imu jest kukułką na Marijo, który pojawił się w odpowiednim czasie, tak jak Pel zdążył przylecieć po bombę, czyli Ark Reverie, czyli jest niczym kukułka w zegarze, wybijając w odpowiednim momencie fabularnym. I teraz tak, Oda dwa razy odpowiedział w SBS-ie na pytanie dotyczące kukułki, z czego raz w wolumenie 73, a jeśli się przyjrzymy, to numer 73 to numer Nami. I drugą charakterystyczną cechą kukułki, którą wszyscy kojarzą, jest to, że przerzuca swoje dzieci do wychowania komuś innemu. I to mogło spotkać Nami, a nawet Nojiko, które były wychowywane przez Belmere-san poza Marijo. I teraz przypuszczając, że obie mogłyby być dziećmi Ima, to w takim razie to czyni z nich niebiańskie smoki. I tutaj warto przypomnieć sobie fakt, że Belmere była w marynarce podczas bitwy o królestwo Oikot, gdzie znalazła Nami i Nojiko. Owe królestwo mogło być podmiotem ataku ludzi, którzy mogli wiedzieć coś więcej albo coś ważnego. I to coś mogło być bronione przez marynarzy. Niekoniecznie szeregowy marynarz mógł wiedzieć, o co chodzi, a zaatakować mogli na przykład piraci lub nawet rewolucjoniści. A tym czymś oczywiście była Nami i może Nojiko, tutaj ciężko powiedzieć. I teraz rzucę losowym przykładem. Tacy piraci na przykład wiedzieli, że Nami pochodzi od niebiańskich smoków i chcieli ją porwać do kupu czy coś takiego. No dobra, ale po co Imowi dzieci? Może chce zabezpieczyć linię krwi lub coś innego? No i w tym momencie wracamy do wątku nieśmiertelności. I powiem, że Imu najpewniej chce Nami zjeść. I zanim powiecie cokolwiek, to pozwólcie mi wyjaśnić. Oda napisał kiedyś, że smoki to istoty najbliższe bogom. I zastanawiał się, czy smoki można zjeść. W 13 wydaniu SBS-a. I zakładając, że Nami to córka Ima, albo nawet pokrewna jakiejś rodziny ze światowej szlachty, co oczywiście czyni ją niebiańskim smokiem, a Imu jako samozwańczy bóg, nawiązujący do Juno, mógłby zjeść w takim razie smoka. Idąc dalej, pamiętajmy, że wątek absorpcji czy zjedzenia nie jest niczym nowym w One Piece. No nie oszukujmy się, Big Mom zjadła matkę Carmel i resztę dzieciaków, a Oda po prostu tego nie pokazał ze względów etycznych. I nie ma sensu tutaj teoretyzować. I warto też przypomnieć o Doflamingo, który chciał wychować Loa tak, by ten dla niego się poświęcił, dając mu wieczną młodość przy pomocy owocu Ope Ope no Mi. I co ciekawe, wśród Celestiali panuje powiedzenie, że niegrzeczne dzieci zostaną zjedzeni przez ludzi z przedrostkiem D, którzy są największymi wrogami bogów. Więc podsumowując, Im jest reprezentowany przez kukułkę i bogini Juno.
oddał swoje dzieci, czyli Nami i być może Nojiko, pod przypadkowe wychowanie, w tym przypadku Belmere-san, by je potem odnaleźć i w pewien sposób połączyć ze sobą. Kto wie, ile takich dzieci być może mieć, rozesłanych po świecie. I tak samo jak sadownik czeka, aż pomarańcze dojrzeją, żeby je potem zerwać, to należy się spodziewać prędzej czy później obecności marynarzy bądź agentów Cypherpol w wiosce Kokoyashi, niczym ekipa Arlonga, żeby zebrać dojrzałe owoce, czyli Nami oraz Nojiko do Ima. W tym momencie fabularnym oczywiście Nami tam nie znajdą. Przy czym warto pamiętać, że w rozdziale 1076 słyszeliśmy dziwne krzyki z oddali, a w rozdziale 1075 Nami pozostawiła za sobą worek diamentów, co by symbolizowało przypomnienie o Nami dla reszty załogi, swego rodzaju ostatnia pamiątka, na wypadek gdyby została porwana. Także Nami już na tym etapie fabularnym mogłaby zostać faktycznie porwana, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Interesującym faktem jest to, że istnieją podobne zbieżności między Imem i Nami oraz Doflamingo i Lowem w kwestii wychowania, żeby się być może poświęcić. Tak samo między Imem i Enelem może istnieć pewne podobieństwo, w którym Imu, podobnie jak Enel, będzie chciał zabrać Nami do krainy marzeń. Ale World of Dreams można też przetłumaczyć jako świat snów. I w tym przypadku zaprowadzić będzie można Nami do snu wiecznego, gdzie umrze w imię Imu sama, bądź zostanie złożona w ofierze, lub Imu może ją faktycznie zjeść. Fakty są takie, że konkluzją tej teorii jest to, że Nami dla Ima jest swego rodzaju narzędziem dającym mu nieśmiertelność oraz symboliczne połączenia między Imem a kobietami, które z pewnością nie są przypadkowe. Moim zdaniem kryje się za tym coś więcej. No to czas na moje prywatne zdanie. Osobiście myślę, że teoria jest chybiona z powodu takiego, że za dużo w niej luk, które można zbyt luźno interpretować i za bardzo ona polega na symbolicznych powiązaniach. Natomiast myślę, że może Nami nie jest tyle o ile córką Ima, bądź potomkiem jakiegoś Celestiala, ale widać, iż Oda stara się nam coś przekazać. To znaczy, istnieją pewne symboliczne anegdoty między Nami a Imu, czy innymi kobietami. Nie bez powodu też Oda nazywa Nami pomiędzy wierszami królową pogody. I ma ataki właśnie też związane z pogodą. Pytanie brzmi, dokąd to wszystko prowadzi? Bo szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast czy Nami może być jednym z kluczy, dajmy na to, do nieśmiertelności Ima? Tutaj myślę, że tak. Tylko na jakiej to zasadzie działa, też nie mam pojęcia. Ale skoro Imu jest nieśmiertelny, to dlaczego nie ujawnił się od 800 lat? Co takiego go powstrzymuje? Nie bez powodu mówiłem wcześniej o Emu, klatce oraz Pangei. Coraz bardziej skłaniam się ku temu, że Imu nie może od tak po prostu wyjść poza Marijo i Redline i Święta Ziemia być może jest jego klatką, z której nie może wyjść. Być może cena władzy absolutnej oraz nieśmiertelności kryje się w tym wszystkim. I jeżeli kiedykolwiek Redline zostanie zniszczone w serii, jak mawia wiele teorii, to myślę, że to będzie symbolem pewnej rewolucji, sprzeciwu oraz wolności, gdzie właśnie cały kontynent Redline, światowy rząd i tak dalej są symbolem ucisku i zniewolenia. Także ja byłem Kapelusznik, piszcie co myślicie i na razie.